Dzień dobry. Kolejny raz witamy Was z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i na naszym rozważaniu Pisma Świętego. A dzisiejszy temat to oczywiście edukacja, a tym razem w kontekście odkupienia. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj ze mną w studio jest Dorota, jest Radek i jest Mariusz. A ja nazywam się Marek. I pochylając się nad Słowem Bożym, zaczynamy od modlitwy. Poproszę Dorotę. Panie Boże, proszę Cię, bądź z nami teraz, kiedy będziemy studiować Twoje Słowo. Błogosław nam mądrością i prowadź nas, i daj, żeby to był dobry czas. Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. To bardzo miłe dla mnie jest grono. Dorota i Radek są debiutan, debiutantami, są studentami pierwszego roku teologii tutaj w Podkowie Leśnej. No i Mariusz to stały bywalec. Bardzo, bardzo miło. Tacy bardzo bliscy dla mnie ludzie, Zresztą zazwyczaj tak to właśnie jest. Będziemy mówić o edukacji, studenci i no, chyba wszyscy jesteśmy Studentami przez cały czas. Czy lubicie się uczyć? I, I dlaczego? Jeżeli lubicie, dlaczego? Jeżeli nie lubicie, to też dlaczego? To ja może powiem, że to zależy czego. Mm -hmm. Są na pewno takie, takie rzeczy, których każdy, nawet jeśli powie, że nie lubi się uczyć, to okaże się, że jednak lubi. A są też takie rzeczy, których oczywiście nie lubimy, nie przepadamy. I to przez całe życie takie rzeczy na pewno się, się znajdą, które będziemy szerokim łukiem omijać, żeby tylko. Się o nich niczego więcej nie dowiadywać. Faktycznie tak może być. Czy to się zmienia czasem, że czegoś nie lubiliście, a później lubicie, albo na odwrót? Ja może pochwalę się. Że ja lubiłem się uczyć, teraz trochę mniej. Dlatego lubiłem, ponieważ nie miałem problemów z nauką. I pamiętam, że pierwszy mój egzamin, który oblałem, jedyny, który oblałem do tej pory, to był egzamin na prawo jazdy w wieku 29 lat. Przedtem nie miałem żadnych nieznanych egzaminów. <grym> No, ale w końcu go zdałeś. W końcu tak. No, tak, myślę, że coś w tym może być, że jak jest coś trudniejszego, to mhm. większość ludzi jednak będzie wolało odpuścić, może lepiej nie, trochę im mniej się to podoba, a jak coś idzie łatwo, no to jak najbardziej. Okej, okay, czyli jest to pewnie jakiś y, y, dla nas czynnik motywujący, jeżeli przychodzi nam łatwo, widzimy efekty, to jest w porządku, to to lubimy. No, a ta taka nasza edukacja codzienna, czy na przykład wasza jako studentów, to nieraz mogą być zajęcia, które są trudne. Już opanowane alfabety, grecki, hebrajski? Nie więcej, bliżej niż dalej, na pewno. A było to przyjemne? No, akurat, akurat mi się podobało, przynajmniej, ale ja mam coś takiego, że lubię z filologią związane rzeczy, różne języki, więc nawet jeśli to jest trudne, to. Jest Czyli dla Ciebie wtedy to jest w porządku, ale inni mogą to jeszcze wciąż przeżywać. Tak. Mm -hmm. No, na pewno tak to jest, że pewne rzeczy lubimy, innych nie lubimy. No dobrze, a może lepiej z edukacją. Mam wrażenie, że wszyscy z Was jednak lubią się uczyć. Niektórzy I lubili. Tak. Ja też powiem, że ja lubię się uczyć, szczególnie jeżeli mogę sobie sam wybierać, czego się uczę. Pamiętam, że jak skończyłem studia, mimo że to były bardzo przyjemne studia teologiczne, teologia, którą lubiłem, ale były przedmioty, które no, bardziej zabierały czas. Tak powiedzmy to sobie szczerze. To bardzo ceniłem ten moment, że teraz mogę wziąć taką książkę, jaką naprawdę chcę, i mogę się uczyć, czego chcę i kiedy chcę. Bardzo sobie to cenię i zawsze gratuluję takiego momentu. Dobrze, zatem wszyscy lubimy się uczyć. A może lepiej byłaby taka postawa, albo może ona jest zagrożeniem, że kiedy ktoś powie lepiej nie wiedzieć, bo jak mniej wiesz, to lepiej śpisz. No poza tym wiedza to jest jakaś odpowiedzialność. Bo jak nie wiesz, no to nie wiesz. Ktoś coś mówi, co nie potrafię. Dzisiaj bardzo ja jestem zdziwiony, bo w moich czasach to było tak, że jak ktoś czegoś nie potrafił, to i tak udawał, że potrafi. A dzisiaj to jest tak, że jak yy, Ktoś Coś ma zrobić, to mówi: ja nie wiem jak to zrobić, nie potrafię, nie wiem, nie chcę. No, trochę się to zmieniło. No i właśnie tak to może być, że jak ktoś coś wie, no to czuje się zobowiązany. Czy, czy czujecie taki, taką odpowiedzialność w związku z edukacją, że jak już się czegoś nauczę, to później będę musiał z tego korzystać? Myślę, że tak, ponieważ nawet w Piśmie Świętym apostoł Jan pan pisze, że a, wiedza zobowiązuje, tak? nie wszyscy powinni być nauczycielami, bo to niesie pewne zobowiązania. Ale z drugiej strony, wiedza jest pewnym przywilejem, daje pewne możliwości. To tak, jakbyśmy, nie wiem, wchodzili. Na jakąś wieżę i oglądali widoki z góry. tak? Jesteśmy na pierwszym piętrze, no niewiele widzimy z tej wieży. Ale lepiej niż z parteru. Ale już lepiej niż z parteru. Kiedy jesteśmy gdzieś w połowie, mamy już piękny widok, już dech zapiera, ale to wciąż nie to. Kiedy jesteśmy gdzieś na szczycie wieży, jak to mówi młodzież, wtedy już wszystko ogarniamy. Tak? I w tym sensie widzę, też, jest takim przywilejem, bo daje nam większą perspektywę. Bardziej rozumiemy świat, zjawiska, które zachodzą. Wokół nas lepiej rozumiemy samych siebie, lepiej rozumiemy innych ludzi, i wydaje mi się, że jest łatwiej wtedy żyć. Mhm. Mam pełną świadomość, że przede mną osoby, które nie unikają edukacji, Mariusz już powiedział, że miał taki moment w swoim życiu z tr pewną trudnością edukacyjną, jakimś egzaminem. I bywa tak, że na przykład matematyka ma takie swoje działy, że nagle się wszystko zmienia. Ktoś to był świetny z matmy, nagle pojawia się trygonometria albo um, um, rachunek prawdopodobieństwa i, i ktoś tego nie ogarnia. Czy, czy mieliście takie momenty, może niekoniecznie w matematyce, ale w ogóle w życiu, że nagle przychodzi taka trudność? Gdy człowiek, gdy ja zakończyłem swoją edukację w gimnazjum i myślę w ogóle, gdy, gdy ludzie kończą swoją edukację, no teraz już nie w gimnazjum, ale wcześniej, gdy kończyli, czy, w, czy szkołę podstawową, gdy kończą, to następuje taki pewien przeskok. I ja też to u siebie zauważyłem, że podczas gdy wcześniej miałem dobre oceny, gdy miałem piątki, czasem szóstki, to nagle z niektórych przedmiotów no, te oceny troszkę spadły. Możliwe, że to wiązało się też z tym, że materiał był trudniejszy. I rzeczywiście chyba coś, coś w tym właśnie jest. Czy mogą się pojawić takie? Trudniejsze momenty w edukacji, bo patrząc na przesłanie Pisma Świętego, to, to ja zauważam, że tam z edukacją wszyscy po kolei mieli problemy. Właściwie od samego początku. Kolejne egzaminy, które są oblane, i my tak sobie dzisiaj siedzimy z perspektywy kilku tysięcy lat, przyglądamy się tym historiom i, i zastanawiamy się, jak oni to mogli znowu oblać. No, tak ten Izrael na przykład. Wychodzą z Egiptu, tyle cudów, te plagi, które spadły, przez morze przechodzą, no. Jak można to było wszystko zignorować? Można było po prostu wchodzić do tej ziemi obiecanej, a oni nie. I tak kolejne historie. No, ale czy my nie jesteśmy podobni w takim razie, w tej edukacji? Czy i my możemy Mieć mądrość, a jednak w czasie egzaminów zawieść. Myślę, że jesteśmy dobrzy w egzaminach takich teoretycznych, tak? Jak mamy coś tam opowiedzieć, tak jak Wyłożyć, tak, wyłożyć. Nawet trudny rozdział z księgi Daniela, nie wiem, jedenasty rozdział, tak? To no jakoś nam to idzie, ale nie gdzieś tam upadamy. W takich prostych rachunkach 2 plus 2, gdy chodzi o praktykę życiową, praktykę chrześcijaństwa, tak? gdzieś tam zawodzimy I, i to jest, myślę, duży problem, bo gdy chodzi o historię upadków różnych ludzi na kartach pisma świętego, z, często zdawali bardzo trudne egzaminy teoretyczne, a, a oblewali egzaminy z takiej praktyki chrześcijaństwa. Czy w obliczu tych różnych porażek niezdanych egzaminów tych patrząc na historię Pisma Świętego i nasze egzaminy? Czy pocieszające jest to, że wiemy, jak to wszystko się skończy? No myślę, że na pewno jest to. Daje to dużo nadziei, że wiemy, że jesteśmy po zwycięskiej stronie i. i nawet, nawet jak kartkówki zawalone, to tak. ostateczny egzamin tak, będzie dokładnie. na plus. To jest taki wydaje mi się, wydarzenie, do którego, albo efekt, do którego możemy dążyć, tak, w myśli, jak jest tak totalnie źle, i nic nie idzie dobrze, i tylko upadamy, i upadamy, to wiemy, że końcowo ta nasza historia będzie miała dobre zakończenie. Dobrze wiedzieć przed egzaminem, że będzie zdany. A no właśnie, to wtedy motywuje, czy demotywuje do nauki? I dla mnie to tak trochę zmniejsza stres, a do tego, czy motywuje, czy nie motywuje, to zależy już, jaki egzamin. Ja pamiętam egzaminy u profesora Zachariasza łyko. To był tak sympatyczny profesor i z tak niezwykłą wiedzą. Znał wszystko na pamięć. On przychodził na kolejne zajęcia i, i nawet pamiętał, Podejrzewam, że tutaj chyba jakąś małą notatkę musiał sobie robić, bo to byłoby niebywałe, żeby jeszcze to pamiętał, gdzie skończył. I od tego miejsca, gdzie skończył, bez jakichkolwiek notatek, kontynuował przez. Mieliśmy z nim filozofię, kolejnych filozofów z ich poglądami. Później przychodził egzamin i chociaż było niemal pewne, że student zda. Była kwestia ewentualnie, czy na czwórkę, czy na piątkę, to. Z mojej perspektywy nie wypadało się nie przygotować. Ale często też był wybór studenta. Jak cibie oceniasz? pytał profesor. Na czwórkę <grym> czy na piątkę? <grym> ja może tak ciągnąc dalej tę metaforę, to powiem, że rzeczywiście, gdy dołączamy do klasy pana Jezusa, jesteśmy po tej zwycięskiej stronie, ale chcąc czy nie chcąc, będąc zmotywowanym czy nie, będąc w klasie. Pana Jezusa, no to nauka będzie od nas wymagana, będziemy się na pewno czegoś uczyć, więc mogą być takie momenty, że będziemy bardziej zmotywowani do tego, by się na egzamin przygotować, mogą być takie momenty, gdy tej motywacji nie będzie, ale samo to, że jesteśmy wśród innych uczniów, będzie sprawiać, że czegoś uczyć się będziemy z różnymi efektami, co prawda, ale mam nadzieję, że z dobrymi. Mhm. A czasem ta edukacja może być trudna, ale jednak wciąż będzie edukacją. Y Wciąż lepiej uczyć się na błędach innych niż na swoich. Zatem spróbujmy przyjrzeć się kilku momentom. Proszę, żebyśmy otworzyli Pismo Święte i przeczytali fragment z Księgi Rodzaju. Pierwszy rozdział, 26-27 wiersz. Potem rzekł Bóg: Uczynimy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bardzo dziękuję. Tutaj w procesie mojej edukacji teologicznej gdzieś ktoś zwrócił moją uwagę, że tutaj jest ta liczba mnoga i Pan Bóg mówi, uczyńmy człowieka. Widać, że od samego początku ten, który tworzy, jest w towarzystwie. No, ale tym razem skupiamy się na obrazie Boga. Czym, czym to ma być ten obraz Boga w nas, w tym oryginale, w tym, w tym zamiarze, tam na samym początku? To znaczy, tak jak jest to w tekście napisane, człowiek został uczyniony na obraz Boga. Mhm, ale czy to znaczy, że to było podobieństwo takie fizyczne? Patrzymy w lustro i, i widzimy, że jesteśmy podobni. Tak Pan Bóg spojrzał i mówi: O, tutaj jeszcze dorobimy mu łóżka. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć teraz. W przyszłości może się dowiemy. Może się okaże, że mamy uszy jak Bóg, czemu nie? O. Ale na ten moment myślę, że to, co jesteśmy w stanie powiedzieć, to to, że mentalnie podobnie stworzył nas Bóg do siebie. Mhm. A dla was, panowie, jak będzie ta, to podobieństwo wyglądać? Ja może powiedziałbym jeszcze, że człowiek na samym początku został uczyniony doskonałym. Pan Bóg mówi o całym swoim stworzeniu, mówi, że wszystko jest dobre i doskonałe, i rzeczywiście człowiek i jego natura również była doskonała. Natomiast, gdy później czytamy, dosłownie kilka rozdziałów później, bo w piątym rozdziale, mamy historię tego, gdy Adam tworzy Seta na swoje podobieństwo, na swój obraz, i wtedy już wiemy, że to jest po grzechu. Po tym, jak pierwsi ludzie, nasi rodzice zgrzeszyli, i ten obraz, obraz Boga, został już zatracony. Ta natura jest niedoskonała. I no, wiąże się to z tym, że ten dalszy, ten, ten obraz Boga dalej przekazywany jest właśnie już nawet nie jako obraz Boga, tylko jako taka grzeszna ludzka natura, bym powiedział. Mhm. A, a jeszcze wracając do tego oryginału, Czy, w jakich aspektach to podobieństwo było takie największe? Do czego przyłożyć lupę, żeby dostrzec w Adamie Boga? Myślę, że to, ja to rozumiem, jest bardzo taki duchowy sposób, czyli nie to, że Pan Bóg ma takie oczy jak my, bo byśmy się teraz pospierali, czy ma niebieskie, zielone, czy może piwne, czy, czy czarne, prawda? A włosy też występują w różnych kolorach. Yy, twarze też mamy różne, mamy też różne kolory skóry, więc yy, to jest podobieństwo duchowe. Apostoł pisząc list do Koryntian w XI rozdziale, taki właśnie tekst odnalazłem, pisze mężczyzna, bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Tak? Więc mm, człowiek jakby odbija to duchowe podobieństwo Boga. Bóg nas stworzył i na obraz, i na podobieństwo. I chociażby to, że posiadamy wolną wolę, tak? dokonujemy wyborów. To, że Pan Bóg pozwoli nam Zarządzać Jego światem, tak? Weszliśmy jakby w Jego kompetencje, ponieważ jesteśmy podobni do Niego, jesteśmy odbiciem Jego charakteru, Jego, jego chwały. Znaczy tak było, mówiąc ciśle, przed grzechem. Tak? Bo mówimy o tym, co było przed grzechem. Później widzimy człowieka, który upada, widzimy seta, który już jest na podobieństwo Adama i słyszymy głos Jezusa, który w rozmowie z Nikodemem mówi musicie się na nowo narodzić żeby to podobieństwo mogło na powrót pojawić się w człowieku, który tak daleko stał się niepodobny, że nawet nie jakaś zmiana, terapia, tylko nowe narodzenie. Widzimy te kolejne momenty, kiedy Pan Bóg różnymi sposobami stara się wydobyć tego nowego człowieka. To nie tylko w Nowym Testamencie, ale i w Starym Testamencie również Pan Bóg szukał nowego człowieka w starym człowieku. I widać przemiany ludzi, widać, że jedni przybliżają się do Boga, a drudzy się od Niego oddalają. I dochodzimy do takiego przełomowego momentu w historii dziejów, kiedy pojawia się Jezus, kiedy przychodzi pokazać na nowo obraz Boga. Pokazuje, jak wygląda Bóg w człowieku. On mówi słowa, kto mnie widzi, widzi ojca. To jest doskonały obraz. To nie jest nawet podobieństwo, tylko to jest doskonały obraz. I najczęściej patrzymy na Jezusa jako na zbawiciela, na stworzyciela, na prawodawcę, ale czy powiedzenie, że Jezus jest nauczycielem, nie będzie jakimś umniejszeniem dla Jezusa? No, zdecydowanie nie. Pan Jezus wielokrotnie przez swoich uczniów i przez innych ludzi, z którymi się spotykał, był nazywany nauczycielem. To, że był nazywany nauczycielem, nie znaczy, że jego rola ogranicza się tylko do tego. Można być nauczycielem i robić różne inne rzeczy, więc to, że jest tytuł nauczyciel, nie ogranicza jego kompetencji. Mhm. Pan Jezus powiedział, żebyśmy zostali jego naśladowcami. Czy również w tym wymiarze. Bycia nauczycielami jest pewne podobieństwo, które przejmujemy? Wynika z nakazu Jezusa, tak? Jezus mówi: Idźcie na cały, na cały świat, głosząc Ewangelię. Dalej mówi: Ucząc przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem, tak? Więc w jakim sensie, pouczeni przez Jezusa, a mając ten wielki nakaz misyjny, stajemy się nauczycielami innych ludzi, kiedy przekazujemy im Boże Słowo, tak? Nawet Pismo Święte no, jest bardzo wymagające, mówi o tym, że mamy to czynić na takim najwyższym poziomie, tak? Chociażby Paweł pisze do Mateusza, żeby właściwie wykładał Boże Słowo, należycie wykładał Boże Słowo, więc jest to i przywilej, ale też i, jak mówiliśmy wcześniej, odpowiedzialność. To jest też takie bardzo kluczowe, bo nie pozostawia nas na etapie wiecznych studentów, jest taki termin nawet, ale nakazuje nam kierunek, macie przekazywać to dalej. Zatem ta edukacja w przekazywaniu tych najważniejszych nauk o sensie życia, o tym skąd jesteśmy, gdzie powinniśmy wrócić, to jest nasz obowiązek. Pojawił się tutaj taki ciekawy fragment, ja go sparafrazuję, iż celem edukacji jest odnowienie w człowieku obrazu stwórcy celem edukacji, tego, co mówimy, jako w tym momencie zdajemy sobie sprawę, no, coś wiem, czyli staje się dla kogoś, kto nie wie, nauczycielem przywrócenie tego obrazu stwórcy, czyli tego, co było tam na początku. I jak to się ma stać? Może ja odniosę się do słów z wcześniej już wspomnianej historii spotkania Pana Jezusa z Nikodemem, gdzie Nikodem zadaje właściwie podobne pytanie, jak to się może stać? Jak to się może stać, gdy pyta o nowo narodzenie? I Pan Jezus daje mu odpowiedź, że wiatr wieje dokąd chce, szum jako słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z tymi, którzy się narodzili z ducha. I my rzeczywiście nie do końca wiemy, w jaki sposób człowiek rodzi się na nowo. Tak naprawdę w ogóle nic o tym nie wiemy, o tym jak to się w ogóle dzieje, że Duch Święty tak działa na człowieka, ale to działanie widzimy. I to jest ciekawe. Takie ulubione słowa Pana Jezusa dla mnie, z takim przesłaniem i wciąż taką zachętą, to szukajcie, a znajdziecie. To było na początku moich poszukiwań Boga, jak On niezwykle nawet nie tyle daje się znaleźć, co On mnie szuka, ale to również dzisiaj. I pewnie na nie wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi, ale ogólnie taka zasada, jeżeli chcemy, jeżeli to jest naszym pragnieniem, Szczególnie w poznawaniu Jego, Jego woli dla naszego życia, to on chętnie odpowiada. Może już taka uwaga, bo teraz um, przypomniałem się słowa Jezusa, który mówi i poznać prawdę, tak? I prawda was wyswobodzi. Czyli uczymy się, poznajemy Boże bo poznajemy prawdę, i ta prawda ma w nas pewną sprawczą moc. Ona nas wyzwala, ona nas wyswobadza. A więc w jakim sensie? Przecież to może nie na zasadzie znaku równości, wiedza ta bi biblijna wiedza poznanie Bożego słowa równa się zbawienie, tak? Albo przynajmniej świadomość o tym zbawieniu i coraz większa świadomość, coraz większa radość, coraz większa umiejętność przekazywania. Zobaczcie, gdzie byśmy byli, gdyby nie osoby, które pewnego dnia przekazywały nam nauki Pisma Świętego. Nie byłoby nas tutaj. A samo to również i widzowie, że dotrwali do tego momentu, znaczy, że szukają, że jest naszym pragnieniem poznawania, czym jest to zbawienie. Nieraz to są bardzo proste słowa o tym, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł na świat pokazać, jaki jest ojciec i oddać swoje życie za nas, żebyśmy mogli żyć. Tak po prostu. A nieraz ta edukacja gdzieś tam zaczyna wnikać w szczegóły dotyczące świątyni i świąt i apostoła Pawła, jego nauk, co on tam miał na myśli. I to jest cały czas patrzenie, jak moje życie może wyglądać lepiej, i jak ja mogę pokazać innym, żeby ich życie mogło wyglądać lepiej. Pamiętam też taki slogan z czasów jeszcze szkoły podstawowej. Nie wiem, czy pamiętacie. Mówiło się: ucz się, ucz, bo nauka to potęgi, potęgi klucz. klucz prawda? Tak, będziesz mieć dużo kluczy, to zostaniesz woźnym. <laughs> tak. A Jezus też mówi o kluczach królestwa, tak? Że dano wam klucze królestwa, więc w jakimś sensie ta wiedza, wiedza o zbawieniu, jest wiedzą potężną, bo przy jej pomocy otwieramy w przenośni otwieramy innym ludziom bramy królestwa, tak? Jeżeli nam na tym zależy. Bo to można potraktować mhm. lekko i zająć się wieloma innymi sprawami na tym świecie, a można tą Biblię cały czas gdzieś tam studiować. Z korzyścią dla siebie i dla innych. Jeszcze nigdy studiowanie Biblii nie było jakieś bez znaczenia. Zawsze, jak pojawia się w rękach człowieka, to czyni różnicę. Przeczytajmy, skorzystajmy z z Biblii. Otwórzmy fragment. Drugi list do Tymoteusza. Trzeci rozdział, 14 po 17. Teraz Radka, poproszę. Czytam z przekładu literackiego. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki. Do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Całe pismo przez Boga jest natchnione. O jakich pismach tutaj mowa? To jest ciekawe pytanie, dlatego że część chrześcijan odrzuca zupełnie Stary Testament. Natomiast w momencie, gdy apostoł Paweł pisze list do Tymoteusza, drugi list do Tymoteusza. Nie ma jeszcze Nowego Testamentu. I te słowa z pewnością odnoszą się do Starego Testamentu, jak i również dzisiaj w naszych czasach do Nowego Testamentu, który też, jak wierzymy, jest natchniony przez Pana Boga. Mm -hmm. Zatem w tych słowach przede wszystkim chodzi apostołowi Pawłowi o Stary Testament. Że to jest natchnione słowo od Boga. Minęło od tamtego czasu 2000 lat, od momentu, kiedy apostoł Paweł napisał. Czy coś się zmieniło? Stary Testament gdzieś tam natchnienie z niego lekko wyparowało? No niektórzy tak wierzą i myślą, tak? Nawet nauczają, że Stary Testament jest już troszeczkę, może jak sama nazwa mówi, wiecie, nam się słowo, stary kojarzy z czymś takim już nieaktualnym, anachronicznym. Ale nie, Stary Testament jest Słowem Bożym tak samo jak Nowy Testament, tak? Mamy w Starym Testamencie sporo takich fragmentów, które no, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Jak chociażby z tymi tkaninami, że nasze szaty mają być tylko jednorodną tkaniną, a nie jakąś mieszaniną. A gdyby sprawdzić wasze marynarki, z czego podszewka jest zrobiona, to na górze wełna, a pod spodem pewnie poliester. No i co zrobić? Tutaj w Słowie Bożym napisane, żeby jednorodne, albo o tym strzyżeniu głowy, albo o zasadach dla króla. Albo jak coś się zgubiło, i, i tak dalej. Co z tymi wszystkimi przepisami? Stary Testament natchniony. Więc te wszystkie przepisy miały, sw miały swój charakter edukacyjny, nawet mają jakiś głęboki sens, gdyby wnikać. Wiadomo, że noszenie sztucznych materiałów, czy nawet takich mieszanek naturalnych i sztucznych, no nie jest zbyt korzystne dla człowieka. Tam dotyczyło to chyba szczególnie kapłanów, prawda? gdy chodzi o noszenie pewny, pewnych szat. No, dzisiaj, nie są, nie są, nie mają charakteru uniwersalnego, tak? Ale nadal jest tam jakaś Boża mądrość wszelkie przepisy odnośnie higieny, które były w Starym Testamencie. My dzisiaj dużo więcej wiemy na temat bakterii, wirusów, prawda, jak zapobiegać pewnym chorobom, mam lepsze środki, ale tam jest też pewna, pewna mądrość, pewna mądrość, która pochodziła od, od Boga. Czy chociażby sprawy dotyczące, co jeździ i czego nie jest. Dzisiaj też nauka to bardzo precyzyjnie potwierdza. Zatem faktycznie będą sprawy, które może nie do końca rozumiemy. To było z mojej strony takie no, pytanie z tych kij w mrowisko. Jak najbardziej Stary Testament ma nam wiele do powiedzenia o takiej codzienności. Oczywiście wiemy, że wszystkie świątynne. Sprawy związane z ofiarami są nieaktualne, ponieważ Jezus przyszedł i, jako jedyna doskonała ofiara, wypełnił to wszystko, co zapowiadały tamte ofiary. No, wracamy do edukacji do szkoły. Czy, czy widzicie w ogóle w Piśmie Świętym jakąś formę edukacji? Bo to, co my dzisiaj znamy jako szkołę, że jest lekcja 45 minut i później są kolejne przedmioty, to wynalazek dopiero XIX-XX wiek, tak to się ukształtowało, nawet długość tej jednostki lekcyjnej, to też poparte było jakimiś badaniami. A jak to było w czasach Starego Testamentu? Tak naprawdę. Przez cały Stary Testament przewija się ten motyw nauczania, począwszy już od pierwszych ksiąg mojżeszowych, które, które de facto możemy tłumacząc hebrajskiego nazwać prawem bądź nauką, nauczaniem. I, I właśnie w tych księgach mojżeszowych czytamy choćby takie słowa, gdzie Pan Bóg nakazuje rodzicom swoje dzieci edukować, edukować je, jeśli chodzi o prawo Boże o to, czego Pan Bóg wymaga od nich. Hmm. I dalej przez całą Biblię widzimy, że rzeczywiście też dalej ten naród izraelski jest edukowany przez Pana Boga. Pan Bóg posyła proroków, którzy... Każe odczytywać pisma co jakiś tak, czas, regularnie. Tak. Więc rzeczywiście widzimy edukację w całym Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. Czyli niekoniecznie w ławkach, a może innymi sposobami. Jakie jeszcze inne formy edukacji widzicie w Starym Testamencie? Pomnę te szkoły prorockie, które istniały, tak? W pewnym momencie zaczęto szkoły prorockie i ludzie młodzi mieli szansę takiej edukacji na pewnym dobrym poziomie. Domyślam się, że, że poznawali poznawali język hebrajski, tak? Zajmowali się być może jakąś egzegezą pewnych, pewnych tekstów biblijnych i ich, rozumiem, sposób wygłębienia. Być może uczyli się śpiewu, tak? Nagle mamy gdzieś świątyni ludzi, którzy śpiewają. jeśli śpiewa, musieli tak? się tego śpiewu liturgicznego... Yy, nauczyć, a więc yy, te szkoły spełniały swoją, swoją rolę. Yy, potem w historii Starego Testamentu, yy, szczególnie w historii Żydów, w późniejszym czasie, już po okresie yy, niewoli, też bardzo ważną rolę odgrywały synagogi. Synagogi były takim miejscem edukacji. Tak? Ludzie słuchali pisma, one były odczytywane, były mm. tłumaczone. Widzimy Jezusa, który też chodzi do synagogi, bo to jest miejsce, gdzie, gdzie się uczy, gdzie też innych yy, uczy. No i w końcu lekcje, które daje Jezus, chociażby jego kazanie na górze. Tak? Wszystkie przypowieści to są świetne formy edukacji. Dzisiaj też mówi się, że nie ma lepszej formy przekazywania wiedzy, niż przekazywanie jej w formie, powiedzmy, przypowieści, w takiej formie obrazowej. Tak? Jak dzisiaj na przykład uczymy szczególnie dzieci, mamy wiele różnych. Ciekawych tak, Jest forum. tam bardzo dużo edukacji. edukacji. Cały system świątynny jest jedną wielką edukacją. Od pierwszego momentu, kiedy Pan Bóg przyodziewa ludzi w skóry, to, to już jest edukacja. Te ofiary, które są składane, te święta, to wszystko jest, jest edukacja. Nawet jeżeli nie jest w ławce i nie trwa 45 minut, ileś tam razy dziennie. Przeczytałem jeden fragment z księgi Kocheleta, czyli. Księga Kaznodziei Salomona, 12.1. Pamiętaj o swoim stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Co to będzie ten kwiat wieku? Czy to bardziej tam, gdzie wy jesteście, czy tam bardziej, gdzie my z Mariuszem jesteśmy? Ja jestem dalej na pewno niż ty, więc... Ja myślę, że my jesteśmy już wokół tych, <noise> tych lat, kiedy mówimy, że już mi się nie podobają ja z pewnością. Tak, więc to już chyba odpowiedzieliśmy, że to o was chodzi. I tak zresztą też w komentarzu się pojawia w naszym studium, że dobrze jest edukować się w młodym wieku. Przyjmować te najważniejsze lekcje. Czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Nie, to jest inaczej. Czym skróbka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci. Tak, tak, to w każdym wymiarze. Zobacz, wszystkie te... Mądrościowe, czy na Salomona spojrzymy, czy na te ludowe powiedzenia. To teraz do, do studentów takie moje zapytanie, bo jesteście na pierwszym roku teologii. Jest to również taki specjalny program Rok dla Jezusa. Mogliście pójść na inne studia i zostać prawnikami, lekarzami, w ogóle ratować ten świat, a przyszliście tutaj do Podkowy Leśnej, żeby przyjąć taką specjalną edukację. I. Minął miesiąc. Czego się już zdążyliście nauczyć? Warto było już tak z perspektywy tych kilku chwil? ja może jeszcze tak powiem, że teoloty też ratują ten świat. Tak. I zdecydowanie było warto. Dziękuję, że to, radko powiedziałeś. A jak atmosfera? Czy to tylko tutaj w głowę wkładają chyba ten hebrajski, grecki i daty, i królów, i później przepytują? Jak, jak się czujecie w tym miejscu? Właśnie ta atmosfera myślę, że też trochę pomaga. Nawet jeśli. Hmm, znaczy, wszystkie przedmioty są ciekawe i mnie osobiście zajmują, że tak powiem. Wszyscy, z każdego można się czegoś nauczyć, ale też ludzie, którzy są na Roku dla Jezusa, ludzie, którzy są na teologii, są tu, bo chcą. To nie jest tak, że ktoś ich wcisnął, ktoś im kazał ktoś ich zmusił, tylko są tutaj, bo chcą, więc to też jest taka... E... Fajna atmosfera w tak, waszej grupie. Tak, też również. inny stan umysłu po prostu ludzi. Tak, ja ktyr... też powiem tak zupełnie od siebie, że bardzo lubię przyjeżdżać do Podkowy, żeby spotkać się ze studentami, dzisiaj też chwilę zostaję, e, Coś tutaj fajnego razem zrobimy. Przy tej okazji taki mój apel do rodziców, e, bo nieraz trzeba pomóc młodym ludziom, żeby e, podje, podjęli dobre decyzje i to też jest właśnie proces edukacji, e, żeby Znaleźć się w miejscu, gdzie będzie można coś dobrego usłyszeć, dobre wykłady, poczuć tą dobrą atmosferę. Zatem, jak w przyszłym roku usłyszycie, że znowu jest rok dla Jezusa, rodziców i nie rodziców, bo czasem może do kogoś trzeba podejść i powiedzieć: Jeźdź do tej podkowy na rok. To, to bardzo ważne. To był taki moment, czas na reklamę roku dla Jezusa, ale to właśnie chodzi o edukację i o zbawienie, które tutaj jeszcze gdzieś tam głębiej, cały czas, z każdej strony. A jeżeli ktoś mówi, a mi, taka, mi ta wiara nie jest taka dana, ja, ja tego nie czuję, tak, żeby siedzieć z tą Biblią. Czy, czy wiary da się jakoś nauczyć, czy da się zachęcić, czy da się w to wejść albo kogoś popchnąć? Najtrudniejszy jest początek, prawda? Często jesteśmy niezmotywowani. Dopiero, gdy widzimy coś atrakcyjnego w tej wiedzy, no, zaczynamy coraz bardziej się wgłębiać. W zasadzie Paweł pisze o tym, że wiara jest ze słuchania, tak? a tym, co się słucha, jest słowo Chrystusowe. A więc nawet jeśli jest ten początek wiary, a każdy ma ten zadatek wiary w swoim sercu, człowiek rodzi się z takim zadatkiem wiary, to potem wraz z czytaniem. A rośnie, rośnie potrzeba, rośnie apetyt na, na, na tą wiedzę, i czujemy, że ta wiara zostaje w nas w jakiś sposób pomnożona, tak? że jest jakiś postęp. Czytamy słowo Chrystusowe, i to słowo powoduje wzraz, wzrost wiary, zwiększa się jeszcze pragnienie czytania, dalszego poznawania. Więc trzeba po prostu zacząć, trzeba po prostu zacząć i stworzyć dobre okoliczności. I właśnie wokół tych okoliczności moje kolejne pytanie. Gdzie ta edukacja będzie miała większe znaczenie? W kościele czy w domu? Czy to jak dobre kazanie będzie, to to coś zmienia? Czy jak w domu będzie dobre kazanie? Dobre kazanie na pewno nie szkodzi, ale wydaje mi się, że tak najbardziej to z czego się uczymy, od czego się uczymy, to jak jesteśmy właśnie młodzi i jak z rodzicami przebywamy. Bo to są tacy, na, taki nasz wzór do naśladowania przez pierwsze lata życia. Są nauczycielami, czy sobie z tego zdają sprawę, czy nie. Nawet jeżeli myślą, a to wy, wy, wyślemy ich gdzieś tam, niech ktoś ich nauczy. Nie, to jednak to, co w domu najważniejsze. E, I taki, ja zasłyszałem ciekawy obrazek, e, i, który, no, tak to działa. Takie przełożenie całej wielkiej teorii w, w jedną scenę, gdzie Idzie tata i mówi do syna: Uważaj, gdzie stawiasz nogi. A syn mówi: To ty, uważaj, gdzie stawiasz nogi, bo ja stawiam moje nogi w miejsce twoich. Więc tak to właśnie działa, że często powtarzamy to, co gdzieś zaobserwowaliśmy. Uczniowie mieli szansę przez 3,5 roku przyglądać się temu, jak żyje, co robi, jak naucza Pan Jezus. Czy nauczył ich? Czy po pół roku edukacji zostawił ich gotowymi do zdobywania świata i opowiadania Ewangelii? Pan Jezus tuż przed swoim odejściem powiedział, że pośle Ducha Świętego, który będzie dalej ich nauczał, który będzie im przypominał to wszystko, czego Pan Jezus ich nauczył. I nawet więcej mówił, że lepiej, żeby odszedł, bo jeśli nie odejdzie, to nie przyjdzie Duch Święty. Duch Święty, który będzie miał swoje działanie, nie będzie miał tego działania ograniczonego do jakiejś konkretnej grupy ludzi, do miejsca, w którym przebywa, ale będzie mógł działać na każdego, na cały świat. Też po historii apostołów możemy zobaczyć, że po tych trzech i pół roku no to nie do końca już byli tacy idealni, po Piotrze, nie wiem, widać, który hmm. się zaparł Jezusa zaraz potem. I potem też inne historie na nich przychodziły, ale to nie znaczy, że tak jakby... Nie wyszło im, albo Jezusowi nie wyszło nauczanie, tylko dlatego, że po trzech i pół roku nie byli gotowi. Nie wiedzieli wszystkiego. Tak. Zatem ta edukacja trwa przez całe życie i nawet w przypadku tych kartkówek, gdzie coś nie wyjdzie, to najważniejszy jest ten egzamin na końcu. A gdzie my jesteśmy jako Kościół? Czy myślicie, że jako Kościół i nie tylko patrząc Kościół Adwentystów, ale chrześcijanie na tym świecie, czy jesteśmy gotowi na egzamin? Na to, że Pan Jezus przychodzi i to jest ten moment? Ja myślę, że to jest pytanie, które każdy powinien zadać sobie osobiście. Ciężko jest odpowiadać za kogoś, bo my nie znamy serc. Pan Bóg zna serca. I ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy, czy Marek, czy Dorota, czy Mariusz są gotowi. Nawet możliwe, że nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy ja jestem gotowy. Ale Pan Bóg. Mhm. Pan Jezus po 3,5 roku edukacji, no wciąż jeszcze zostawił wszystko, żeby Duch Święty kontynuował. Tak jak Dorota powiedziała, było kilka momentów, gdzie widać, że no coś tam nie zagrało. Minęło 2000 lat, czy już Duch Święty dokończył swoją edukację? Gdzie my jesteśmy jako Kościół? No, nawet jesteś, jeśli jesteśmy w czasach końca, no to jesteśmy wciąż na ziemi, wciąż działamy, wciąż jest grzech, co znaczy, że Duch Święty nie skończył swojej pracy. Bo my jeszcze mamy coś do zrobienia, więc wsparcie Ducha Świętego zawsze się przyda. Mhm. Jest takie pojęcie, jak wtórny analfabetyzm. Ja myślę, że dzisiaj chrześcijaństwo bardzo ogólnie jest na takim etapie wtórnego analfabetyzmu. Pismo Święte jest dostępne, popularne. To nie jest to, co było lat temu 100, czy, czy 200, czy średniowieczu, to tak naprawdę czyta Pismo Święte. To dzisiaj tą wiedzę jakby docenia, szanuje. To są nieliczni chrześcijanie, głównie z tych nurtów ewangelicznych, którzy gdzieś bardziej angażują się w tą Bożą edukację. A Jezus mówi też takie słowa właśnie, kiedy mówi o swoim przyjściu. Czy gdy Syn Człowieczy przyjdzie na ziemię, czy znajdzie jeszcze wiarę wśród ludzi. Tak. Więc jeśli nie ma wiary, czyli coś było nie tak z tą chrześcijańską edukacją. My, jako adwentyści, czujemy to powołanie, żeby wszystkim ludziom na świecie powiedzieć o tym, że Jezus powraca. Opowiedzieć o tym Jezusie, o zbawieniu. Jest to taki bardzo dla nas ważny element i wyzwanie. Czy ta edukacja na cały świat to tutaj już się udało, czy to też jeszcze coś przed nami? No, kiedy patrzymy na to, co dzieje się w świecie, a widzimy ten olbrzymi wzrost demograficzny, to wciąż nie. Nie doganiamy świata, mhm. gdy chodzi o chrześcijańską edukację, przekaz Ewangelii. Wciąż bardzo ludzi, bardzo wielu ludzi nie wie o Jezusie Chrystusie. Tak Taki mówi przy okazji Apple, skoro mówimy o edukacji, nie wystarczy tylko słuchać tego, co jest w internecie, chociażby tego programu. To będzie miało sens, kiedy sami weźmiecie Pismo Święte i będziecie je czytać i poznawać. Programy, nawet najlepsze chrześcijańskie, te z internetu nie są tą Najlepszą albo najwyższą formą Bożej Edukacji. To ja jeszcze dodam do apelu pastora Mariusza. Będąc w ogóle wdzięcznym za ludzi, którzy byli przed nami, bo to dzięki nim my mogliśmy usłyszeć Ewangelię dzisiaj. I dzięki temu, że my usłyszeliśmy, mamy coś do przekazania kolejnym, takie oczywistości. Ale. To jest wciąż wyzwanie, to, które Jezus zostawił, żeby zanieść tę Ewangelię na koniec świata, ale żeby zanosząc ją na koniec świata, nie zapomnieć o tym, co blisko. Nieraz tak bywa, że próbujemy zdobyć cały świat, a w tym wszystkim zapomnimy o tych, którzy są obok nas, a może i o samych sobie, o naszej relacji z Jezusem. Żeby to nie był tylko Jezus, który jest w proroctwach, w wykresach, ale żeby był naszym codziennym przyjacielem, żebyśmy opowiadali tę Ewangelię jak o kimś, kogo naprawdę znamy i żebyśmy go znali. Jest to też dla mnie takim wyzwaniem, żeby ten Jezus był moim codziennym towarzyszem podróży, o którym opowiadam, którego naśladuję, i żeby ta edukacja, którą, do której jesteśmy zobowiązani do przekazywania dalej, żeby to była nasza radość żeby to nie był jakiś obowiązek, bo Jezus powiedział tak robimy albo żeby komuś pokazać jakąś ciekawostkę z Pisma Świętego, żeby to była radość, że opowiadamy o czymś najważniejszym, co mogliśmy się w tym życiu dowiedzieć. I niech on, przyjaciel, wkłada te różne słowa w nasze usta w odpowiednim momencie, a on zna czas. No i jeszcze nigdy nie było tak blisko jak dzisiaj. Niech Bóg nam błogosławi na zakończenie jeszcze pomodlimy się i o modlitwę poproszę Mariusza. Panie Boże, który jesteś naszym najlepszym nauczycielem, Tobie dziękujemy, że nas stworzyłeś jako istoty podobne do Ciebie, istoty, które mają możliwość zdobywania wiedzy, uczenia się, poznawania rzeczywistości, tej materialnej i tej duchowej. Tobie też dziękujemy, że Ty posłałeś na ten świat naszego najlepszego nauczyciela. Jezusa Chrystusa tu nam pokazał, nauczył nas właśnie drogi zbawienia. Tobie też dziękujemy za ten najlepszy podręcznik, jaki istnieje w tym świecie. Twoje słowo, Pismo Święte, które jest nam potrzebne do tego, abyśmy rozwijali swój chrześcijański charakter, abyśmy wykrywali wady i błędy w, naszym, w naszych postawach, w naszych słowach i abyśmy dzięki tej wiedzy stawali się coraz bardziej podobni do Ciebie. Tobie dziękujemy też za to, że pouczasz nas przez Ducha Świętego, że Duch Święty jest dzisiaj naszym najlepszym nauczycielem. Przyjmij naszą modlitwę, pobłogosław nas wszystkich, słuchających Twoje słowo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękując za Waszą obecność podczas tego studium, zapraszamy na kolejne już za tydzień, a jego tematem będzie edukacja i Kościół. Do zobaczenia.